Debaty Mamy i Taty. Kampania społeczno-informacyjna Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Debaty Mamy i Taty. Agnieszka Kuster. Moim gościem dzisiaj w studiu jest profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Jakub Lisański, socjolog, ekspert Polskiego Forum Rodziców. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dzisiaj porozmawiamy o wyzwaniach z dziećmi. Jakie są główne choroby ojcostwa i macierzyństwa we współczesnych czasach? Jeżeli chodzi o wyzwania dla dzieci czy dla rodziców, którzy mają dzieci, to rzeczywiście tutaj sytuacja jest o tyle ciekawa, że mamy współcześnie, co nie jest bez znaczenia, tak mało dzieci jak nigdy wcześniej. Znaczy dzieci są o wiele rzadszym zjawiskiem niż miało to miejsce wcześniej. Dzieci pojawiają się w rodzinach coraz później, jest ich coraz mniej i w związku z tym też wynika z tego cały szereg konsekwencji dla tego, jak te dzieci są traktowane i w jaki sposób te dzieci, na jakie bodźce są wystawione i w jaki sposób swój też rozwój te dzieci mogą kształtować. A jakie są liczby, jeśli chodzi o to rodzicielstwo? No myślę, o ile lat później? Takich, które są istotne, to warto wspomnieć, że gdzieś około 30 pojawiają się dzieci w rodzinie. To jest istotna sprawa, bo to oznacza, że rodzice są znacząco starsi niż jeszcze w przypadku poprzedniego pokolenia. To jest co najmniej o 5 lat później te dzieci się pojawiają w rodzinach. To jest pierwsza istotna informacja. Druga jest taka, że tych dzieci, tak jak powiedziałem, jest coraz mniej. Tutaj możemy odwołać się zarówno do wskaźnika dotyczącego tak zwanej dzietności, czyli tego, ile dzieci tak średnio policzyć, ile ich jest i wiemy, myślę, że to jest też fakt taki z edukacji powszechnie kojarzony, że to musi być co najmniej dwójka dzieci urodzona przez jedną kobietę, nawet to wyliczają demografowie gdzieś około 2,13-2,14, żeby po prostu liczba ludności nie malała, ewentualnie wzrastała. W tej chwili w Polsce jest to nie więcej niż 1,5-1,5 dziecka na kobietę, co oznacza, że w dłuższej perspektywie czasowej po pierwsze już od kilkunastu lat liczba ludności w Polsce maleje, a po drugie ten spadek liczby ludności będzie coraz szybszy, ponieważ gdyby właśnie to jakoś tak też jakąś proporcją ukazać, to mniej więcej teraz rodzi się połowa tej liczby dzieci, która w latach 80. się rodziła w Polsce, co tak jak powiedziałem oznacza już, że w kolejnym pokoleniu będzie ono radykalnie mniej liczne od dotychczasowego. I to jest pierwsza sprawa. I druga, o czym powiedziałem przed chwilą, że te dzieci się rodzą później, powoduje to tyle, że nie tylko tych dzieci jest mniej, bo tak statystycznie prawie 50% rodzin w Polsce albo nie ma w ogóle dzieci, albo ma najwyżej jedno dziecko. I co oznacza, że to zjawisko, które wcześniej było relatywnie rzadkie, takie jak jedynactwo, czy właśnie rodziny, które nie mają dzieci, jest to coraz częstsze i te rodziny, tak jak powiedziałem, nawet tam, gdzie są dzieci, jest ich po prostu mniej. I wcale nas to już nie dziwi. A jak to, no przestaje nas dziwić, tak? Owszem. Rodzinę z jednym dzieckiem. Tak. Wręcz przeciwnie, zaskakują nas te, gdzie tych dzieci jest więcej. Ja się zawsze łapię na tym, że zaczynam liczyć raz, dwa, trzy, cztery. Po prostu tak. Tak, przy czym co też warto o tym wspomnieć, że według deklaracji Polaków to zdecydowana większość tych ludzi, która ma mniej dzieci, wolałaby mieć więcej dzieci, ale z jakichś powodów, tutaj oczywiście możemy się zastanawiać, jakie to są przyczyny tego stanu rzeczy, tych dzieci tak wiele nie mają. Jeszcze tutaj o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, jest ona, jak mi się wydaje, ciekawa. Jedna z socjolożek, Barbara Szacka z Uniwersytetu Warszawskiego, taki termin analizowała dzieci wysokiej jakości, który myślę też tutaj jest dość interesujący, bo oznacza właśnie, jakby podsumowując, czy zbierając to, o czym do tej pory wspominałem. Właśnie taką, ciekawie to brzmi, jakie to dzieci. Taką sytuację, że te dzieci są, jakbyśmy to powiedzieli tak marketingowo, może trochę nawet powierzchownie doinwestowane, albo żeby nie powiedzieć nawet przeinwestowane. To znaczy przykładowo, większość rodziców w Polsce już w tej chwili opłaca zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci. Te dzieci są już od bardzo młodego wieku stymulowane do tego, żeby rozwijać swoje zainteresowania, czyli żeby zdobywać jakieś kolejne, nie wiem, poziomy mistrzostwa w sportach, w jakichś obszarach specjalizacji dotyczących sztuki, czy jakichś innych zainteresowaniach, czym tak naprawdę oczywiście nie ma niczego złego, natomiast no prowadzi właśnie to też do takiej sytuacji, że czasami przed dziećmi stawiane są takie wymagania, które nie są adekwatne do ich wieku, do ich możliwości, a też do ich oczekiwania. Takie sytuacje też nie zawsze prowadzą do dobrych konsekwencji. Właśnie zastanawiam się, z czego wynika taka liczba tych zajęć dodatkowych. Czy to jest dlatego, że
my chcemy dać tym dzieciom jak najwięcej i nas na to stać, czy nie mamy co z tymi dziećmi zrobić, kiedy jesteśmy w pracy i po prostu te dzieci dodatkowo jeszcze chodzą na zajęcia? No tutaj rzeczywiście może być więcej niż jedna, znaczy na pewno jest więcej niż jedna z możliwych interpretacji tego zjawiska, bo to może być po pierwsze tak, jak pani tutaj zauważyła, że po prostu mamy na to pieniądze i jest rynek. To jest rynek bardzo, bardzo dynamicznie się rozwijający. Może to być sygnał o tym, że coś złego się dzieje z naszym systemem edukacji, w który generalnie rzecz biorąc coraz mniej wierzymy, zwłaszcza wobec tych dzieci, które mają jakieś zdolności albo rodzice chcieliby, żeby te zdolności mieli, no to możliwości rozwijania tych zdolności nie upatrują właśnie w systemie edukacji, mówiąc krótko, w szkole i w przedmiotach, które miałyby te zainteresowania rozwijać, tylko dotyczy to bardziej tego, żeby właśnie rozwinąć zainteresowania, bo szkoła nie może tego dać. Jeszcze inną możliwością interpretacji tego faktu niech będzie to, o czym również pani wspomniała, czyli no jak są jakieś zajęcia dodatkowe, no to też właściwie można powiedzieć, że dzieci nie ma w domu, czyli rodzice też to matematycznie wylicza się, coraz więcej pracują, coraz więcej czasu spędzają w pracy, coraz więcej czasu dojazdy do pracy nam zajmują, co oznacza po prostu, że gdzieś w ten sposób trochę też tak jakby zagospodarowujemy te możliwości zapewnienia dzieciom jakiegoś zorganizowanego czasu. No i myślę, że też bez znaczenia jest tutaj taka presja na, też jakby to powiedzieć, wyniki, tak? Znaczy, żeby te dzieci rzeczywiście na przykład w tym potocznym rozumieniu szkół, które są dobre, czy są jakieś elitarne, oznacza to tyle, że uczniowie tych szkół mają lepsze wyniki niż średnia i znowu powstaje takie pytanie, czy te lepsze wyniki mają dlatego właśnie, że jakość kształcenia w tych szkołach jest tak dobra, czy też, że rodzice, wracając do tego pojęcia dzieci wysokiej jakości, rodzice odpowiednio duże środki inwestują, też nie tylko pieniędzy, może to też być czas tych rodziców, na przykład związany właśnie w rozwijaniu jakiejś pasji, po to, żeby dzieciom zapewnić jakieś lepsze możliwości, czy to właśnie rozwoju, zdobywania wykształcenia, czy zdobycia tych, nie wiem, zawodów, o których każdy marzy, żeby ich dziecko zostało lekarzem, prawnikiem, czy no chyba raczej nie nauczycielem, bo to zawód, który współcześnie nie ma zbyt dobrej prasy, ale te, które są po prostu zazwyczaj lepiej płatne i prestiżowe. Tak? Jeżeli mówimy rozwijać dzieci w tych kierunkach, o których mowa, to właśnie po to, żeby w przyszłości miały po prostu lepiej czy łatwiej w wyścigu po te uprzywilejowane pozycje społeczne. No dobrze, ale my nie chcemy dla naszych dzieci źle, tak? Chcemy, żeby miały jak najlepsze życie, ale mimo to gdzieś tam te błędy popełniamy, no bo właśnie tutaj się pojawiło, jest na przykład presja otoczenia, że inne dzieci chodzą na angielski, gimnastykę, piłkę i w zasadzie brakuje dni tygodnia. I ja też chcę dla mojego dziecka dobrze i mogę nie wiedzieć, co to znaczy dobrze. Jak to zrobić? Jakich błędów nie popełniać? Jakoś możemy ich uniknąć? To znaczy tak, chciałbym powiedzieć, że tutaj po pierwsze, no żeby się zastanowić, co to znaczy, że dobrze, albo co to znaczy błędy tutaj. I no znowu, jak to odwołam do jakiegoś wcześniejszego pokolenia, być może nawet mojego własnego dzieciństwa, czyli 30-40 lat temu, to zdecydowanie więcej wtedy czasu spędzało się z rówieśnikami. To jest taka podstawa, bo z rówieśnikami właściwie no, tam nie można było popełnić błędów. Oczywiście można było wpaść w złe towarzystwo, ale wtedy generalnie było to w zasadzie od razu widoczne, czy w jakiś sposób no, podlegaliśmy rozmaitym wpływom z różnych stron, z różnych środowisk, miejsca zamieszkania, szkoły, czy jakichś właśnie zajęć, w których się uczestniczyło, to o wiele większe współcześnie nastawienie na takie profesjonalne zajęcie prowadzone przez osoby, które do tego są przygotowane właśnie poprzez posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Czasami to są kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie, związane, nie wiem, z grą na instrumencie muzycznym, z jakimiś kwalifikacjami programisty komputerowego, czy jakimiś innymi. I tutaj może nie tyle chodzi o to, w jaki sposób nie popełniać błędów, czy co w ogóle błąd oznacza, ale właśnie to, co w ten sposób tracimy, czy czego wobec tego w związku z tym dziecko nie ma. Nie ma, tak jak powiedziałem, już tyle czasu na relacje z rówieśnikami, gdyby tam też są obliczenia, ile tych godzin dziecko dziennie spędza używając smartfona, czy jakichś komunikatorów zdalnych, to jest wszystko ten czas, który wcześniej spędzało się czy to na dworze, czy właśnie spotykając się z rówieśnikami, i ten proces takiego wychowania, tego wpływu grupy rówieśniczej wyglądał jeszcze niedawno zupełnie inaczej niż teraz. I w tej sytuacji rodzice są rzeczywiście w o wiele bardziej skomplikowanym położeniu, bo i dowiadują się, że oto mogą popełniać błędy, albo że oto powinni coś robić inaczej, bo wszyscy inni już na przykład mają smartfona, bo wszyscy inni już chodzą na korepetycje z angielskiego, z jadykonnej, spływania synchronicznego i z czego kolwiek innego.
I rzeczywiście to jest sytuacja, która jest po prostu wyzwaniem dla rodziców, no bo skąd się dowiedzieć, czego chcą dzieci, czy one potrafią same o tym opowiedzieć, czy jest ja na przykład jako rodzic jestem w stanie sam przewidzieć, co byłoby najlepsze dla moich dzieci. Jest to sytuacja o wiele bardziej skomplikowana niż jeszcze niedawno. No dobrze, i myślę, że możemy na tym zakończyć, chociaż temat aż chce się kontynuować. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie nas. Moim gościem w studio był profesor Pisański. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Kuster. Bądźcie z nami. Program współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.